Patrzcie. Bardzo ładna papuga. No to nie rozłączka. Tłumaczę. Że tą kozę też bym wam pokazał, szczerze. Ale no nie lubię jej tej budy otwierać. Ona tak później dziwnie się zachowuje. O, musiałem trochę... Idzie, to jest samczyk chyba. Kuza. Ładna jest. Tutaj jest pełno paszy, bo on się boi gołębi. Bo gołębie go strasznie ganiają. Zaraz tylko odejdę stąd, to wleci tutaj. Pewnie? Uciekaj, proszę, weź, pokaż dzieci. Dobra, dziecioczku, nie pokażę moich gołębi, bo no, samica nie chce mnie dopuścić. Zostają złote bażanty. Na pewno zostają u mnie tylko te złote. A raczej łowne będę sprzedawać, bo on się tak... Samica się wybarwiła tak półwęgierski teraz jest taki. Nie chcę takiego. Nie podoba mi się. Także za 150 mógłbym parę puścić tą. Ładnie. Ładną. 150 za tą parę bym se cenił. Zobaczymy, co tam u nierozłączek. Będę ogarniał też. Perliczki są już mega duże. Jedna przepiórka mi niestety zdechła. Poczekajcie, chwilę zamknę tylko. Już jestem. Przepiórka mi jedna zdechła. Żal. Mam straszny. Tu też mam jedną nierozłączkę. Bo dwie miałem. Oswojone niby. I jedna mnie dziabła, to mówię nie. Jedna mnie pogryzła trochę. Mówię nie oswojone, to ją walnę ją tu. Obie chciałem wypuścić. Ale ogarnijcie to. Piękne, nie? Obie chciałem wypuścić, ale jedną, patrzę, zaczęły gryźć. To ja mówię, nie, no tak to się nie bawimy. Co nie? Poczekajcie. Mówię, nie, no tak się nie będę bawił, bo jeszcze mi ją zadziobią. A ona fajna, nie gryzła. Puściłem do fali z tych, patrzę. Mówię, może jak zacznie je dziobać, to nie wiem, do klatki ją dam jakieś. I patrzę, ona się tak z nimi zakolegowała, że siedzą razem. Jedzą razem, no jak z drugą nierozłączką, no. Piesiory. Jak z drugą nierozłączką po prostu, nie. To mówię, zobaczę, może dokupię do pary samczyka, bo to samiczka jest. I będzie coś. Tego wam powiem. Może coś z nich będzie, bo fishery mi się podobają bardzo. I o, proszę bardzo, to jest fajny, piękny bażancik. Widzicie go? Jaki fajny. Oswaja się łatwo. Będziemy nowa woliera. W nowej wolierze. Tu wam dam ankietę, co byście woleli. Albo będę trzymał rozele. Jeszcze nie wiem jakie. I piszcie też w komentarzach, jakie rozele, jak już. Jakbyście chcieli rozele. Albo aleksandrety, albo mnichy. Ale jeszcze nie wiem, czy na 100% te, ale jak raczej będę chciał te trzymać, to... Daję wam ankietę, co wy byście wybrali. I możecie mi też napisać na przykład, jakie kolory tych papug, bo... Albo gatunek rozeli, bo nie wiem. O, tu są rubliczki. No, rubliczki są fajne, małe takie. W pokoju je trzymam, bo są, wiecie, bardzo wrażliwe. Boże, jest bardzo gorąco u mnie. Nie wiem jak u was, ale jest gorąco. Są wrażliwe te rubliczki, se trzymam w pokoju. No to tak, zrób się tu 10 łapek i będę nagrywać dla was następny odcinek. Trzymajcie się, cześć.